600 uczestników, 64 godziny wykładów, paneli dyskusyjnych i spotkań z prelegentami, 38 godzin warsztatów sztuki cyfrowej, 14 godzin warsztatów rzeźbiarskich, 18 godzin warsztatów z rysunku. Tak było w 2018 roku, a Promised Land wraca po 4 latach po raz kolejny. CD Projekt wraz z EC1 zorganizowało imprezy dla artystów z całego świata, aby ponownie mogli się spotkać, wymienić doświadczeniami oraz wziąć udział w wykładach, panelach dyskusyjnych oraz warsztatach. My na zaproszenie CD Projektu sprawdziliśmy, czy inicjatywa ma się dobrze. I ma się bardzo dobrze, ale skoro udało nam się na miejscu porozmawiać z jednym z twórców festiwalu, to chyba najlepszy sposób, by dowiedzieć się wszystkiego na temat Promised Land. Cześć, jestem Sebastian Kalemba. Jestem wraz z Pawłem Mieliczukiem, moim, że tak powiem, partnerem in crime. Tutaj jakby dyrektorem tego eventu. Dyrektorem tego eventu, można powiedzieć, staje się na czas eventu. No i oczywiście też w międzyczasie, kiedy są przygotowania. Natomiast generalnie pracuję w CD Projekcie jako dyrektor kreatywny przy Nowym Wiedźminie. A Paweł, którego tu z nami nie ma, jest dyrektorem artystycznym aktualnie w Cyberpunku. Można powiedzieć, że jakby ta inicjatywa przyszła od nas, jakby Paweł wrócił z jednego eventu, z Behind the Curtain. Ja wróciłem z drugiego eventu, z Trojana, z Portugalii. I jakby obaj byliśmy super zainspirowani i tak bardzo podjarani jakby tym doświadczeniem. I stwierdziliśmy, że no super było mieć coś takiego w Polsce. No i tak od słowa do słowa stwierdziliśmy, hej, może spiczujemy to po prostu, pójdziemy do zarządu, pogadamy z naszymi chlebodawcami. I można powiedzieć, że początek był taki bardzo misyjny. Stwierdziliśmy, że zróbmy ten event taki, jak chcielibyśmy, żeby był, ale jakby rozszerzajmy perspektywę ludzi, dawajmy im właśnie szansę, dawajmy im platformę, aby się mogli networkować, aby mogli rozmawiać, aby się mogli właśnie inspirować, poprawiać swoje umiejętności. Łódź jest dość takim, powiedziałbym, symbolicznym miejscem, z racji na to, że CD Projekt powstał w Łodzi. Łódź lubi artystyczne klimaty, lubi eventy. No przecież niegdyś Camera Image, która się przetransferowała do innego miasta, szukali kolejnego eventu, kolejnej perełki jakby w tej takiej łódzkiej agendzie. Dogadaliśmy się z miastem, dogadaliśmy się z EC1, z panem Radoniem też od komiksów i tak dalej. I stwierdziliśmy, że tak, robimy to. Oni nam umożliwili, udostępnili nam właśnie to venue. EC1 jest, uważam, najlepszym miejscem do tego typu eventów w Polsce. Przynajmniej ja lepszego nie widziałem. Więc tak, zarząd się zgodził, Łódź się zgodziła. Stwierdziliśmy, jedziemy z tym. Wraz z event teamem. Na początku było zdecydowanie jakby mniejsza grupa stojąca za Promised Landem. Stwierdziliśmy, no spróbujmy chociaż zrobić pierwszą edycję. Nie pamiętam dokładnych liczb, ale generalnie pierwsza edycja była, można powiedzieć, liczbowo połową tego, z czym skończyliśmy dzisiaj. Czwarta edycja jest zdecydowanie największą edycją i ludziom się to podoba, tak mi się wydaje. Z kim nie gadałem, to raczej fajnie, że jest więcej niż jakby było mniej. Natomiast wydaje mi się, że osiągnęliśmy taki pewien sweet spot i gdybyśmy chcieli rosnąć i na przykład, bo jest taki pomysł, i na przykład rozszerzać się troszeczkę, bo o na przykład historię, o to opisanie fabuł albo o design, o bardziej techniczną jeszcze ścieżkę, bo aktualnie Promised Land to jest głównie sztuka, ale tradycyjna digital, filmy, gry, narracja wizualna i powiedzmy tak, najbardziej techniczne wykłady są tymi wykładami zahaczającymi o techniczny aspekt sztuki i jakby na tym kończymy, natomiast czujemy, że mamy na razie 3/4 tortu i jak chcielibyśmy się rozszerzyć, to rozszerzalibyśmy się właśnie jeszcze o ten design, o tą bardziej mocną techniczną stronę. Jak mówimy o sztuce, to mówimy bardziej o branży rozrywkowej, tak? Czyli traktujemy ją bardzo szeroko. Tak jak powiedziałem wcześniej, ludzie są tutaj różni, tak? Ludzie reprezentujący reklamy, robiące jakieś setupy na budynkach, jakieś mappingi. Tegoroczny Promised Land otworzyliśmy wykładem Alberta Szostkiewicza, który opowiadał o symulacji piasku w Dunie na Warakis, prawda? Jakby, więc dość techniczny temat, przedstawiający jego proces pracy w Houdinim. Więc mówię, podchodzimy do tej sztuki szeroko,
ale uważamy, że w tym jest siła. Ja zawsze, z racji, że jestem strasznie takim freakiem pixarowym, jakby kocham ten ich statement: art is inspiring the tech and tech is challenging the art. I to można przewrócić: art is challenging the tech and tech is inspiring the art. I generalnie o to tu chodzi, że pojawiają się też programiści i idą na wykład o tym, jak ktoś, nie wiem, ilustruje, nie wiem, jakiś budynek i jakby sprzedaje swój proces myślowy, to jest w stanie zainspirować techniczną osobę, która zupełnie inaczej będzie o tym myśleć później w kontekście tego, jak ona to ma przygotować od trzewi, od tej technicznej strony. Na evencie mamy oczywiście wykłady, ale mamy też workshopy, mamy salę komputerową, tam jest 50 komputerów przygotowanych do tego, z każdym praktycznie oprogramowaniem. Są workshopy właśnie digital, można tam modelować, malować, symulować, uczyć się właśnie symulacji, uczyć się technicznych rzeczy, ale mamy też workshopy tradycyjne na dole, na których to ludzie malują live drawing, rzeźbę, no, Tomek Radziewicz w tym roku, tak jak zazwyczaj zresztą, on jest naszym takim, można powiedzieć, prelegentem, który pojawia się na każdej edycji, no, z racji, że no, ciężko lepszego. Prowadzi fenomenalne workshopy i ludzie sobie to bardzo chwalą. W tym roku mamy specjalnego gościa, który będzie robił demo na żywo, niejakiego chyba wszystkim znanego Grzegorza Rosińskiego, który będzie stał przy sztaludze i będzie pokazywał swój proces twórczy, który nie zmienił się od wielu lat i który wciąż inspiruje i który wciąż jest ponadczasowy. Więc dzieje się bardzo dużo. Tak i od teorii po praktykę i to wszystko jest właśnie jeszcze przeplatane tym networkingiem, gdzie ludzie są w stanie wymienić się też świeżymi doświadczeniami. W sumie można powiedzieć, że w trakcie pandemii niestety padło parę inicjatyw też w Europie. Stąd ostał się właśnie Trojan w Portugalii i w sumie Promised Land. Można powiedzieć, że w tym momencie w Europie mamy dwa takie tego typu eventy w takim topie i to widać w ogóle, bo ta skala, z którą w tym roku się mierzymy, czyli ta, no, tak jak powiedziałem, myślę, tak urośliśmy o 1/3 i tak myślę, że nam się już nawet bufor skończył, więc jeżeli chcielibyśmy rosnąć, tak jak wspomniałem, będziemy musieli myśleć o kolejnej sali, jak zaadaptować to, ten budynek. To jest też dowód na to, jak ludzie tęsknią za sobą, po pandemii są żądni tego takiego socjalizowania, spotykania, bo ile można na Zoomie siedzieć i reviewować swoje rzeczy, tudzież na Skype'ie, Hangout'cie, ale widać, że ludzie tęsknią za tym takim fizycznym kontaktem, za tym właśnie networkingiem, takim fizycznym, prawdziwym. No i na koniec eventu jest dzień otwarty i ten dzień otwarty nie jest już właśnie nastawiony typowo na artystów, bądź w ogóle ludzi pracujących bezpośrednio w branży i jest, jak sama nazwa wskazuje, otwarty. Czyli można przyjść z rodzicem, można być młodym artystą wannabe, który ma 10, 12 lat, nawet 14 lat i powiedzmy marzyć sobie, że kiedyś chciałoby się wylądować w branży. I na tym otwartym dniu, bo też część naszych prelegentów to są Polacy i tak jak naszym językiem urzędowym, można powiedzieć, w trakcie głównego eventu jest język angielski, ponieważ tak myślę, że jest 1/3 przynajmniej tej prelegentów to są ludzie spoza Polski, no to na dniu otwartym jesteśmy nastawieni teraz wtedy już tylko, już można powiedzieć, na Polskę, na Polaków, tak, na młodych artystów aspirujących kiedyś do bycia, załóżmy, jakimś twórcą w branży. I można przyjść i wykłady są prowadzone przez prelegentów z głównego eventu, tylko polskojęzycznych, więc można doświadczyć tej jakości, która płynie z tego eventu na dniu otwartym. Biorąc pod uwagę, że mieliśmy 3 lata przerwy i to jest 4. event, czyli pierwszy miał miejsce 7 lat temu, to przewinęło się przez ten event parę takich osób, które przyszło na pierwszy. Ten event ich super zainspirował. 2 lata później wylądowali w branży. Dzisiaj tu już są jako profesjonalni artyści, twórcy i mają w serduszku ten event, nie? Bo jakby o nich trochę stworzył. Więc fajny jest ten cykl życia, nie? Jakby to jest super, super fajne.